W tym filmie dowiesz się, w jaki sposób ustawić wejście narzędzia w konkretnym punkcie w przypadku obróbki konturów. Ja nazywam się Damian Lewczuk i uczę programowania obrabiarek CNC z poziomu systemów CAM i w opisie do tego filmu znajdziesz informacje o moich szkoleniach. A teraz przechodzimy do Fusion 360, w którym pokażę Ci, jak ustawić punkt wejścia narzędzia w materiał. OK, mam tutaj przygotowaną obróbkę konturów i jak widzisz, wejście narzędzia w materiał zostało zastosowane w niezbyt dobrym miejscu. Oczywiście nie jest to błąd, w tym miejscu mamy odpad, jednak nie chciałbym mieć wejścia narzędzia w materiał w tym miejscu. Interesowałoby mnie bardziej ustawienie wejścia narzędzia w materiał na którymś z prostych boków. I aby to zrobić, przejdź do edycji operacji, przejdź na zakładkę Linking, i tutaj mamy sekcję Positions. Jeżeli sami chcemy wskazać punkt na modelu, w którym narzędzie ma wejść w materiał, to musimy najpierw kliknąć ten przycisk przy parametrze Entry Positions i teraz na modelu wskazujemy miejsce, w którym chcemy mieć wejście narzędzia w materiał. Ja wybiorę ten punkt, klikam w tym miejscu, klikam OK i ścieżka narzędzia została przeliczona i punkt wejścia narzędzia w materiał został ustawiony we wskazanym miejscu. I ta informacja może być przydatna, ponieważ w wielu przypadkach warto samemu określić punkt wejścia narzędzia w materiał, a czasami Fusion 360 domyślnie potrafi wybrać takie miejsce, które nie do końca jest korzystne. A dzięki tej opcji po prostu jednym kliknięciem wskazujemy miejsce, w którym narzędzie wejdzie w materiał.